Witajcie, ja jestem Cpotworek, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj jest troszkę nietypowo, ponieważ nie będę grał w Minecrafta. Nie będę grał w Minecrafta, ale będę robił coś mega ciekawego, tak mi się wydaje. Ogólnie teraz, jak widzicie na ekranie, jesteśmy w mojej wyszukiwarce i wpiszemy czy Minecraft i postaram się odpowiedzieć na wszystkie z tych pytań oraz sprawdzić je dla was, ponieważ są to najczęściej zadawane pytania odnośnie Minecrafta. Także postaram się skonfrontować je, sprawdzić dla was. Jeżeli podoba wam się taki odcinek i chcielibyście podobne odcinki właśnie z tematyką Minecrafta, napiszcie w komentarzu pomysły na jakieś filmy bądź swoje pytania, które miałbym sprawdzić w następnym odcinku. Postaram się sprawdzić. Dzisiaj przejdę do sprawdzania tych pięciu pytań. No i tak, pierwsze pytanie, czy Minecraft byzyczu ma wirusy? Drugie pytanie, czy Minecraft Windows 10 Edition działa na Windowsa 8? Czy Minecraft jest za darmo? Czy Minecraft zyczu jest bezpieczny i czy Minecraft umiera? A więc tak, bez większego tak naprawdę zastanowienia mogę już odpowiedzieć na jedno z tych pytań, czyli czy Minecraft jest za darmo? Ogólnie słuchajcie, myślę, że wielu z was wie, że Minecraft jakby jest grą płatną. Jest to gra, która ma tak zwane wersje premium, ale są też wersje bezpłatne Minecrafta, właśnie tak jak tutaj pytają i piszą byzyczu. Jest jeszcze kilka wersji Minecrafta bezpłatnego, które mniej więcej tutaj gdzieś na ekranie wam się wyświetlają teraz. Generalnie są to wersje bezpłatne, nie możecie wejść na tych wersjach na wszystkie serwery. Serwery typu Hypixel są dla was niedostępne, ponieważ tylko i wyłącznie gracze z kontem premium mogą wejść na te serwery. Także myślę, że to pytanie możemy już sobie odhaczyć. Teraz kolejne pytanie, też wiecie, wybieram te pytania losowo, będę na nie odpowiadał, ponieważ będę odpowiadał na te, które mi jest łatwiej odpowiedzieć na początek. Czy Minecraft umiera? Jest to generalnie pytanie, że tak powiem, każdy musi sobie na nie sam odpowiedzieć. Ja uważam, że Minecraft nie umrze jako gra, generalnie jest to gra, w którą grają różne pokolenia tak naprawdę już w tym momencie. Jest to gra na tyle uniwersalna, że cały czas ona będzie w mniejszym lub większym stopniu popularna. Ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale pomimo tego, że wielu youtuberów odeszło od Minecrafta, to nadal Minecraft jest bardzo aktywny na YouTubie i wielu youtuberów kręci właśnie z niego filmy. Co o tym może świadczyć? Świadczy o tym m.in. to, jak wchodzimy na przykład na YouTuba, wchodzimy sobie teraz na YouTuba, generalnie dzisiaj będziemy sobie skakać po tych różnych stronach, wchodzimy sobie na kartę na czasie i mamy coś takiego jak zakładkę gry. I jeżeli wejdziemy w zakładkę gry, słuchajcie, w zakładce gry wyświetla się na pierwszym miejscu film z Minecrafta. Także nadal świadczy to o tym, że jako gra jest on bardzo topową grą i tak naprawdę dużo filmów z tej zakładki gry jest to Minecraft. Słuchajcie, już tutaj mamy kolejny odcinek z Minecrafta, mamy tutaj naprawdę kilkanaście odcinków z Minecrafta, co świadczy o tym, że gra jest naprawdę nadal popularna. Okej, słuchajcie, a więc generalnie troszkę poczytałem odnośnie tego pytania, które wcześniej mieliśmy, czyli czy Minecraft byzyczu ma wirusy. Jak widzicie, tu sobie wkliknąłem, był tutaj temat generalnie, tutaj kliknąłem te dwa posty najbardziej, że tak powiem, najbardziej widoczne odnośnie tego pytania, czy Minecraft byzyczu ma wirusy. A więc tak, mogę wam powiedzieć, że według mojej wiedzy i informacji, które generalnie posiadam, ja użytkowałem Minecrafta byzyczu, nie ma on wirusów. Kiedyś generalnie wyszła, można powiedzieć, taka plotka, na takiej zasadzie, informacja, że Minecraft byzyczu posiada jakiś tam niewłaściwy keylogger. Keylogera posiada generalnie, który może dzięki temu keyloggerowi inne osoby, jakieś osoby trzecie mogą wykraść nasze hasła, nasze jakieś loginy, takie rzeczy. Jest to generalnie nieprawda. Minecraft byzyczu nie posiada wirusów i generalnie jeżeli chodzi o Minecrafta byzyczu, to tutaj jestem teraz właśnie na jego stronie. Jeżeli sobie wpiszecie minecraft.zyczu.pl, wychodzi wam jego strona i, że tak powiem, możecie go sobie pobrać. Jest to właśnie darmowa wersja Minecrafta. To jest odnośnie wcześniejszego pytania. Słuchajcie, ogólnie w tym momencie pobrałem na swój komputer Minecrafta z Zyczu wersję testową. Pobrałem tego Minecrafta i generalnie zrobiłem skan przed chwilą. W sumie mogę zrobić ponownie, jeżeli bardzo chcecie, aby wam to w sumie teraz udowodnić. Generalnie nie jest to jeszcze, że tak powiem, bardzo rzetelne. Generalnie tak naprawdę może ten launcher posiadać jakieś generalnie wirusy. W sensie wirusy mniejsze, tego typu, że nie będą to wirusy takie, które będą stricte powodowały, że nie wiem, że nagle rozpierdzieli wam się komputer, tylko generalnie będą to wirusy, które lekko go mogą spowolnić. Może takie coś to posiadać, oczywiście nie mówię, że nie, bo tego się nie da w 100% określić. Ja na swoim komputerze pobrałem teraz, nie patrzcie, tu jest dużo rzeczy na moim pulpicie, ale generalnie pobrałem sobie tego Zycza, on sobie jest tutaj, no tutaj go na środku damy, no i patrzcie, skanuję go sobie generalnie programem Avast. Nie wiem, no generalnie program Avast nie wykrywa w tym momencie nic ciekawego. Mogę go jeszcze dla waszej pewności przeskanować innym programem. Mam dwa programy na komputerze, jeżeli chodzi o wykrywanie wirusów. Zobaczymy w takim razie, czy drugi program coś wykryje. Mamy generalnie tak, że okres próbny mi minął. Zobaczymy, słuchajcie, drugi program teraz zaczął działać. Zobaczymy, czy coś wykryje w tym pliku, który pobrałem. No i zobaczymy, kochani, no generalnie jak widzicie przeskanował mi jeden obiekt, przeskanowano ten obiekt i nic nie wykryło. Spróbujmy jeszcze, bo możecie powiedzieć, że halo, to jest mało rzetelne, ponieważ nie wypakowałem tego Zycza. No dobrze, no to wypakuję. Wypakuję tutaj na pulpit ten Minecraft Zyczu i przeskanuję po prostu te pliki, które mamy w tym Zyczu po prostu, na takiej zasadzie i sprawdzimy, czy w tym coś jest. Na takiej zasadzie posprawdzamy po kolei każdy plik, Avast nie wykrywa nic i zobaczymy teraz jeszcze, czy Malware Bytes coś wykryje. Jeżeli też nic nie wykryje, ja generalnie jakby nie widzę przeciwwskazań, jeżeli chodzi o popieranie tego. Nie chcę też, żebyście mnie jakoś teraz bardzo tutaj znienawidzili za to, jeżeli u was był jakiś problem z tym launcherem. U mnie na komputerze aktualnie żadnego problemu nie mam z tym, także nie wiem. Myślę, że jakieś tam małe wątpliwości rozwiałem. Ogólnie słuchajcie, kolejne pytanie, jest to dość łatwe pytanie, jak się okazało, ponieważ znalazłem na nie odpowiedź na oficjalnej stronie, a generalnie na stronie supportu Xboxa z Microsoftem mamy dokładnie tutaj napisaną odpowiedź na temat pytania, o które ludzie się pytają. Jest ona po prostu napisana niżej na stronie, nie jest ona jakby w pierwszych linijkach odnośnie tego tematu. Macie też inne pytania, jeżeli chodzi o właśnie Windowsa 10. No, także tak jak mówiłem, tutaj jest odpowiedź. Nie mam systemu Windows 10, używam systemu Windows 7, Windows 8, Linux bądź OSX. Czy mogę grać w grę Minecraft Windows 10 Edition? Obsługującą jakieś hełmy Oculus Rift. Okej, załóżmy tą hełmy Oculus Rift, załóżmy. To jest jakiś tam dodatek, ale chodzi tutaj nam stricte o ten początek pytania. Aby grać w grę Minecraft Windows 10 Edition, musisz mieć uruchomiony system operacyjny Windows 10. Czyli jak tutaj generalnie możemy wyczytać, na stronie, podkreślam, stronie Microsofta oraz Xboxa, tutaj mamy tutaj generalnie logo, jest to strona, jest to support Xboxa, czytamy, że po prostu w Minecrafta możemy zagrać, jeżeli mamy tą edycję Windows 10, możemy zagrać tylko na Windows 10. No myślę, że jest to w miarę logiczne, ale wiem, że tam generalnie dużo osób, jak widzicie w Google, wpisywało, czy jest właśnie taka możliwość. Więc kolejne pytanie jeszcze tam było, pojawiło się. To odpowiedziałem, czy życzył jest bezpieczny? Myślę, że tutaj jakby te dwa pytania są, mówię, to jest generalnie, musicie sami je sprawdzić. Ja ze swojej strony nie widzę przeciwwskazań z korzystania z tego jakby launchera i generalnie zalecałbym po prostu regularne skany komputera w poszukiwaniu jakichś właśnie wirusów. Jeżeli będziecie robić regularnie skan komputera i nic nie będzie wam wykrywało, a będzie wam się dobrze grało, to czemu byście mieli nie grać na tej wersji bezpłatnej? Także słuchajcie, ja serdecznie dziękuję za ten odcinek. Wyszedł on, wydaje mi się, w miarę fajnie. Porozmawialiśmy trochę i... Znaczy ja porozmawiałem do was i myślę, że rozwiałem wasze wątpliwości co do niektórych pytań związanych z Minecraftem. Mam nadzieję, że nikt nie będzie tutaj jakoś spinał się w komentarzach odnośnie tego, jak odpowiadałem na te pytania. Odpowiedziałem na nie tak, jak ja uważam. Są to odpowiedzi moje. i mam nadzieję, że choć trochę wam je przybliżyłem jednak i zgadzają się one z prawdą. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, był z wami Cpotworek, elo!